Cześć, nazywam się Iwona. W dzisiejszym poradniku powiem, jak w Photoshop CC usunąć tło. Szczerze mówiąc, nigdy nie było to tak proste jak teraz. Czy w tym wypadku naprawdę można powiedzieć o jednym kliknięciu? Przekonajmy się. Zapraszam. W dzisiejszym poradniku będę używała fotografii pobranych z portalu Stock Pixabay. Linki do portfolio autorów znajdziecie w opisie. Zacznijmy od najprostszej metody, jaką oferuje nam Photoshop CC. Na pasku zadania kontekstowego widnieją dwie opcje. Wybierz obiekt i usuń tło. Jeśli nie widzisz paska, wejdź w zakładkę Okno i pasek zadania kontekstowego. Klikamy Usuń tło i to, co kiedyś robiliśmy mozolnie, zaznaczając obiekty do usunięcia, teraz program robi to za nas i to w kilka chwil. Jak widzicie, Photoshop stworzył maskę warstwy, a co za tym idzie, nie usunął pikseli tworzących tło, a jedynie przysłonił je, powodując, że są niewidoczne. Czyli możemy dalej modyfikować zaznaczenie pędzlem białym odsłaniające piksele warstwy i czarnym, który je ukryje. Na kanale jest już film o maskach warstwy. Zachęcam do zapoznania się z nim. Cały proces usuwania tła wykonaliśmy jednym kliknięciem. Ale czy na pewno? Przyjrzyjmy się w powiększeniu krawędziom. Na tym przykładzie dramatu nie ma, ale jednak na brzegach przebijają zielone piksele, które tworzyły tło. Zobaczmy, jak ten portret będzie wyglądał, kiedy dodamy nowe, czarne tło. Klikam ikonę warstw dopasowania, kolor kryjący, określam próbnikiem czerń. Przesuwam warstwę poniżej. Tutaj prawie nie widać zielonej otoczki. A jak to będzie wyglądało, kiedy nowo dodane tło zmienimy na białe? Już tak fajnie nie jest. Zielona otoczka jest widoczna. Usuńmy ją. Uaktywniamy maskę warstwy, na której przysłoniliśmy oryginalne tło. Pobieramy z przybornika narzędzie Smużenie i przesuwamy maskę, aby ukryć linię brzegową. Teraz jest o wiele lepiej. Dodajmy tło docelowe. Plik Umieść osadzone. Wybieram nowe tło dla kompozycji. Jest OK. Czy wystarczyło jedno kliknięcie? Do usunięcia tła owszem, ale żeby dopracować całość, trzeba było jeszcze trochę poklikać. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Tym razem usuniemy tło, używając narzędzia Szybkie zaznaczenie. Wybieramy je z przybornika. Na pasku opcji narzędzia przechodzimy do Zaznacz temat. Z rozwijalnej listy wybierz Chmura. Otrzymasz więcej szczegółów. Klikasz Zaznacz temat. Program zaznaczy obiekt główny, w tym wypadku postać kobiety. Teraz przechodzimy do Zaznacz i maskuj. W tym miejscu dopieścimy nasze zaznaczenie. Obraz otworzył się w nowym oknie. Popatrzmy. Po prawej stronie na tryb wyświetlania. Tu możemy wyświetlić podgląd na różne sposoby. Ja sprawdzę, jak wyselekcjonowany portret wyglądałby na czarnym i białym tle. Jest fajnie w obu wypadkach, ale zawsze coś można dopracować. Przejdźmy do poprawek globalnych. Użyjmy ustawień, które poprawią krawędzie. Powiększymy troszkę obraz.
przesuwamy minimalnie wygładzanie, wtapianie, podnosimy kontrast na krawędziach i popraw krawędź. Po lewej stronie widzimy trzy pędzle. Pierwszy to nic innego jak pędzel szybkiego zaznaczania. Służy do zaznaczania na podstawie podobieństwa koloru i faktury. Pędzel do poprawiania krawędzi. Umożliwia dopracowanie obszarów brzegowych jak włosy czy futro. Narzędzie pędzel dodajesz lub odejmujesz obszary od zaznaczenia. Kiedy już jesteśmy zadowoleni z zaznaczenia, przechodzimy do ustawień wyjściowych i z rozwijalnej listy wybieramy nowa warstwa z maską warstwy. Zatwierdzamy OK i otrzymujemy warstwę z maską. Widoczny jest nasz obiekt główny, a przysłonięte tło. Jeśli widzimy jakieś prześwity, użyjmy Dodaj do maski, który znajdziemy na pasku zadania kontekstowego. Jeżeli chcemy jakieś fragmenty usunąć, skorzystajmy z Odejmij od maski. Na tle ciemnym wyszło OK. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało na nowym, jasnym tle. I już tak różowo nie jest. Możecie użyć smużenia na masce warstwy, tak jak poprzednio. I ja Wam pokażę kolejny sposób na przesuwanie krawędzi. Przybornika pobierzcie lasso swobodne, zaznaczcie fragment z krawędzią, którą chcecie zniwelować, filtr, inne, przesunięty. Oczywiście pracujemy na masce warstwy, której usuwamy tło. W tym wypadku pionowo ustawiamy na 5. Otoczka zniknęła. Dodatkowo możemy cały czas modyfikować maskę za pomocą pędzla Odejmij lub Dodaj do maski. Polecenia te odpowiadają kolorom pędzla czarny i biały. Przebarwienia na krawędziach możemy usunąć za pomocą maski przycinającej. Czym jest maska przycinająca? Na moim kanale jest już poradnik na ten temat, zachęcam do obejrzenia. Usuniemy tło na kolejnym przykładowym zdjęciu. Użyję tego jednego kliknięcia. Tło zielonej trawy zostało przysłonięte przez maskę. Brzegi zdjęcia są cały czas zielone. Odbicia zielonej trawy są widoczne na skórze twarzy. Kiedy dodamy nową warstwę tła, może to nie synchronizować wizualnie. Na samym szczycie, a dokładnie nad warstwą, z której tło usunęliśmy, tworzę pustą warstwę przycinania. Jej tryb ustawiam na kolor. W ten sposób, poprawiając kolor pędzlem, będzie on wpływał jedynie na warstwę bezpośrednio pod warstwą przycinania, a nie na różową warstwę tła. Z przybornika pobieram pędzel. Jego średnicę ustawiam nawiasami kwadratowymi. Z wciśniętym Alt pobieram próbkę koloru, którym chcę przysłonić niepotrzebne przebarwienie. Maluję. I to wszystko. W kilku prostych krokach nauczyliśmy się, jak usunąć tło ze zdjęcia. Jeśli macie pytania, zadawajcie w komentarzach. Nie zapominajcie subskrybować mojego kanału i dać łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. Zapraszam do oglądania innych moich filmów, gdzie znajdziecie więcej przydatnych trików i wskazówek dotyczących programów graficznych. Do usłyszenia!